Polska i Stany Zjednoczone zakończyły negocjacje w sprawie wspólnej deklaracji o współpracy obronnej. Do naszego kraju trafi co najmniej 1000 amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec. W Polsce powstanie amerykańskie dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Doszło do porozumienia pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi odnośnie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Zakończyliśmy negocjacje z Amerykanami i wkrótce podpiszemy finalną umowę w sprawie trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Informację potwierdziła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Świetna wiadomość. USA i Polska zakończyły negocjacje nad wspólną deklaracją współpracy obronnej, która wprowadzi w życie wspólną wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali. Spośród 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec w Europie rozlokowanych zostanie 5,5 tysiąca. Do Polski trafić ma co najmniej 1000 z nich, mówi minister obrony USA Mark Esper. Rozmawialiśmy o dodatkowych siłach dla Polski i myślę, że istnieją możliwości wysłania tych sił do krajów bałtyckich. To właśnie ten strategiczny układ wzmacnia odstraszanie Rosji i wzmacnia naszych sojuszników. Trafią oni m.in. do Poznania, Wrocławia i Drawska Pomorskiego. Amerykanie rozlokowani zostaną też w Belgii i we Włoszech. Jak mówi prezydent USA Donald Trump, decyzja o wycofaniu żołnierzy podyktowana jest niskimi nakładami Niemiec na obronność. Nasi żołnierze są tam, by chronić Europę i Niemcy, prawda? Więc Niemcy powinni za to płacić, a tego nie robią. Czemu mielibyśmy zatem ich tam zostawić? Niemcy wydają na obronność niespełna 1,4% PKB, podczas gdy państwa NATO zobowiązały się do wydatków powyżej 2%. Ten warunek spełnia Polska. W naszym kraju oprócz większej liczby żołnierzy amerykańskiej armii będzie także najważniejsze w regionie dowództwo sił lądowych USA, mówi profesor Krzysztof Kubiak. Amerykanie odtwarzają możliwości w zakresie dowodzenia dużymi zgrupowaniami i przejawem tego jest odtworzenie dowództwa 5. Korpusu Armijnego, którego elementy, ale nie wiemy jeszcze, czy w trybie stałym, czy w trybie rotacyjnym, mają trafić do Polski. Jak zaznacza prezydent Andrzej Duda, powstanie dowództwa jest efektem dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W czasie spotkania w Białym Domu moim celem było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie i to się udało, a dowództwo 5. Korpusu wycofane z Europy do USA teraz wraca i jego siedzibą będzie Polska. Polska może stać się liderem regionu, mówi minister obrony narodowej. To będzie najważniejsze dowództwo tego rodzaju w Europie, w tej części, w której żyjemy, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tego dowództwa będą dowodzone siły amerykańskie na całej wschodniej flance, a więc jest to niewątpliwie duże osiągnięcie. Współpraca z Amerykanami jest dla nas ważna nie tylko ze względów militarnych, zaznacza ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Mówimy tutaj o obecności wojsk amerykańskich w kategoriach wzajemnych relacji, kontaktów, wymiany doświadczeń. Amerykanie posiadają olbrzymie doświadczenie, posiadają olbrzymi potencjał, którym na pewno będą się dzielili z Polakami. W ramach współpracy 16 polskich żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej odbędzie w Stanach Zjednoczonych kurs obsługi systemu rakiet Patriot. Polska do końca 2022 roku otrzymać ma 16 wyrzutni Patriot i ponad 200 pocisków. Osiągnięcie gotowości operacyjnej planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.